Cześć, jestem Waleria, witajcie na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z recenzją dwóch paletek Stacy Alex. Od razu chcę Wam powiedzieć, że niestety muszę znowu przejść na nakręcanie filmików na mój telefon, ponieważ mój obiektyw teraz znajduje się w remoncie, więc przez jakiś czas filmiki będą znowu troszkę niższej jakości. Mam nadzieję, że wytrzymacie. I tak, dzisiaj mam dla Was recenzję dwóch paletek z marki białoruskiej Stacy Alex. Ja ogólnie mam trzy paletki, ale na jedną paletkę już mam zrobioną recenzję wcześniej. Możecie ją też zobaczyć. A dzisiaj mam te dwie piękne paletki. Jedna paletka jest bardzo, bardzo podstawowa, taka powiedziałabym nawet bazowa paletka. I to jest paletka numer 03 Eagle Smoke. Tutaj znajdują się cztery matowych odcienie oraz jeden tutaj po środku jest takim bardziej satynowym odcieniem. Wszystko to są odcienie brązowo-różowe, takiego brudnego różo-brązu oraz jeden ten matowy, bardzo ładny, ciemno-śliwkowy odcień i tutaj taki fajny odcień do czyszczenia makijażu, taki bananowy, matowy odcień. Ogólnie to jest paletka chyba dla mnie to najbardziej taka klasyczna, podstawowa. Z taką właśnie paletką mogłabym robić codzienne makijaże, pracując w biurze. I ta paletka bardzo, bardzo mi przypomina paletkę Tom Ford Cacao Mirage. Jeśli chcecie, to może później zrobię porównanie tych dwóch paletek, ale ona od razu mi ją przypomniałam, właśnie bez tego jednego odcienia. No i tak, i jakość tej paletki jest jak najbardziej na wysokim poziomie. Ogólnie ja jestem pod wrażeniem całej marki Stacy Alex. Uważam, że jest na razie bardzo niedooceniana, nieznana, ale wszystko jest przed tą marką, ponieważ naprawdę jakość jest wysoka, a cena jest przystępna. I tutaj każdy z tych refillów ma 3 gramy produktu. Też wiem, że te refilly można wyjmować. I jak macie kilka paletek, to możecie po prostu stworzyć swoją paletkę cieni. Co jest też fajnie, albo można wyjąć wszystkie te refilly i przyłożyć do jednej dużej palety. Też bardzo jest wygodnie. Ja pokażę Wam swatchy teraz. Te matowe cienie są, jak już mówiłam, bardzo miękkie, napigmentowane. Rozcierają się bardzo łatwo, nie mam z nimi żadnego problemu. I ten ostatni, taki ładny bakłażan. Ten satynowy cień to w ogóle można nanieść na całą powiekę i powstanie taki fajny, jednotonowy makijaż. Ja lubię używać najbardziej teraz tych dwóch odcieni praktycznie w każdym swoim makijażu do jakby roztuszowania innych cieni i wytuszowania w taką ładną chmurkę. Te dwa cienie są po prostu dla mnie najlepsze. A dzisiaj stworzyłam ten makijaż przy pomocy i tej paletki częściowo, bo używałam właśnie tych dwóch odcieni, ale w większości to używałam tej paletki i to jest paletka numer 28 Marina Heron. Bardzo mi zaciekawiła ta kolorystyka. Ja zazwyczaj nie używam podobnej kolorystyce na swoich powiekach, ale tutaj zakochałam się właśnie w połączeniu tego odcienia oraz tego. Ta paletka posiada 3 matowych odcienie i 2 takich błyszczących, bardzo ładnych odcienie. Ten jaśniutki, który mam w kąciku oka, no to jest taki bardzo mocny, rozświetlający cień z srebrzystymi oraz takimi fioletowymi drobinkami.
Tak, on prezentuje się bardzo, są znowu napigmentowane te cienie. Następny odcień bardzo jest ciekawy. On ma taki odcień wrzosu. Ładnie wygląda i przepięknie on rozciera też te ciemniejsze matowe cienie. Tak wygląda na paluszku. Ten odcień środkowy, ja w nim jestem zakochana, ja jestem, bo ja ogólnie lubię brązowe, wszystkie brązowe cienie, a ten jest taki nietypowy, ponieważ ma w sobie też drobinki różowe. Przy rozcieraniu właśnie to bardziej widoczne. I te dwa błyszczących odcienie to przepięknie się nakładałam jak pędzlem, tak i paluszkiem. Z tym w ogóle nie ma problemu. A tutaj dalej taki odcień jakby fioletowy, ale troszkę taki przydymiony fiolet. I tak on wygląda. Taki fiolet wpadający trochę w szarość. Ciekawy cień. Myślałam, że ten ostatni cień to on jest troszkę suchy w porównaniu do innych tutaj matowych cieni. Troszkę bardziej suchy, ale bardzo mocno napigmentowany. Więc kiedy używam tego ciemnego cienia, to staram się zawsze uważać. Na przykład nabieram go pędzelkiem, później strzypuję go na dłoń. Tutaj widzicie, tak, a już potem idę do makijażu oczy, ponieważ nie chcę, żeby nawet drobinki mi tutaj się osypali. Ogólnie te cienie się nie osypują, ale te ciemniejsze tutaj i tutaj ten baklażan też mogą odrobiny się osypać, więc ja lepiej będę uważać bardziej na nich, żeby potem nie powstali u mnie tutaj sińce pod oczami, bo te cienie są też trochę niebezpieczne. A więc tak, ta paletka bardzo mi podoba się kolorystycznie. Lubię te połączenia, wszystkie są, myślę, że bardzo na czas się i są idealne, nietypowe i bardzo ładne. Ale oczywiście, jakbym miała polecić taką paletkę na co dzień, to zwracam Waszą uwagę na taką paletkę albo na tą trzecią paletkę, które mam już przez dłuższy czas i które trafiła do faworytów tamtego roku. To jest paletka numer 04 Chocomina. Też jest bardzo taka podstawowa paletka, ale jest ona w bardziej takich cieplejszych odcieniach. W porównaniu z tą, tutaj jest trochę brudnego różu i takie bardziej neutralne odcienie, tutaj oczywiście bardziej ciepłe odcienie, a ta jest już całkiem chłodna paletka. Teraz może trochę powiem o dostawie. Tym razem trochę dłużej czekałam na dostarczenie tych dwóch paletek. Ogólnie to sklep Stacji Alex bardzo szybko wysyłają te produkty, zwykle na następny dzień. I dość szybko trafia paczka do Polski, ale niestety trochę dłużej siedzi w Warszawie, w urzędzie i żadnego cła mi nie nalecili. Ale musiałam czekać około miesiąca na dostarczenie tej paczki. Ale było warto, ponieważ produkty są bardzo ładne, piękne. Jeśli porównywać jakość tych cieni, to powiedziałabym, że to jest coś pomiędzy Natasha Denona a Too Faced. To właśnie taka jakość i mniej więcej taka pigmentacja cieni. Więc uważam, że to jest bardzo, bardzo wysoki poziom, a cena jest, jak już mówiłam, bardzo fajna. Bardzo Wam dziękuję. Na tym wszystko u mnie dzisiaj. Napiszcie w komentarzach, czy może próbowaliście już jakiś produkt z tej marki, albo może jesteście zainteresowani. I dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa! Thank you.
Thank you.